Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich serdecznie na naszej konferencji dotyczącej energetyki jądrowej. Na początek przedstawi się Jerzy Lipka, Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej. Jestem przewodniczącym tego ruchu i zarazem absolwentem kierunku Energetyka Jądrowa na Politechnice Warszawskiej, gdzie ten ruch właśnie powstał swego czasu. Będziemy mówić dzisiaj o energetyce, która jest krwiobiegiem, tak jak krwiobieg właśnie dla organizmu ludzkiego, to takim krwiobiegiem dla gospodarki jest energetyka. Trudno sobie wyobrazić odpowiednie ustawienie spraw w innych branżach gospodarki, jeżeli energetyka nie będzie właśnie odpowiednio ustawiona. Niestety, jest to tego rodzaju branża, która wymaga długofalowego planowania. Coś, co w demokracji parlamentarnej jest, no, niezbyt pasuje, można powiedzieć, dlatego że długofalowe planowanie mam na myśli 25-30 lat, a nawet dłuższe okresy. Trzeba przewidzieć, kiedy kończy się żywotność jednych bloków energetycznych, a zaczyna innych bloków energetycznych i po prostu z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć decyzję i to podjąć te decyzje niezależnie od sytuacji politycznej, jaka aktualnie jest. No i oczywiście jednoznacznie dokonać wyboru i zacząć działania. Jeżeli mówimy o polskim systemie elektroenergetycznym, bo to co mówiłem to dotyczy wszystkich systemów elektroenergetycznych, a mało gdzie się tak naprawdę planuje długofalowo i to z tego wynikają kłopoty. Natomiast w Polsce oczywiście przez ostatnie 30 lat nie planowano długofalowo i energetyka została ukształtowana przez grę różnych grup interesu, różnych sił, które zorganizowanych w energetyce, które były, a niestety nie interesem państwa, interesem społeczeństwa. System składa się z 54,2 GW mocy obecnie. To jest cała moc zainstalowana w Polsce, z tym, że to może być bardzo mylące. Dlatego, że w ramach tej mocy 15,7 GW, czyli jak Państwo zauważycie, no prawie 1/3, to jest już energetyka odnawialna, moc energetyki odnawialnej. Z tych 15,7, 14 gigawatów to są energetyka wiatrowa i słoneczna. To jest dużo. Jeżeli jest wiatr i słońce, to tej energii potrafi być 35% i nawet więcej w systemie, jeżeli jest wiatr i słońce oczywiście. 1,7 gigawata pozostałe to jest energia wodna, biomasa, biogaz, już znacznie mniejsze znaczenie. No i energetyka konwencjonalna, 38,5 GW, z tego jednostki gazowe około 3 GW. Reszta to są jednostki węglowe. Ale to jest również bardzo mylące, Szanowni Państwo. Po roku 2025 z naszego systemu będzie musiało wypaść 8 GW 200-megawatowych najstarszych bloków węglowych, dlatego że to są bloki, których modernizacja po prostu się nie opłaca. Wiadomo, że nie będzie zwrotu pieniędzy włożonych w modernizację tych bloków. One dzisiaj są włączane tylko na bardzo krótko. Średnio to jest 600 godzin w ciągu całego roku i tylko wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie. Po roku 2036 wypadnie z kolei kolejne 6 GW mocy z tego. Czyli 14 GW już nie będzie po roku 2036. Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, największe jakie miało miejsce w roku 2021, to jest 27,6 GW. Jak średnio to jest 24-25, na ogół nie jest 27, a największe było 27,6. W jaki sposób się je zaspokaja dzisiaj? Pierwszeństwo bezwzględne w dostępie do sieci ma energetyka wiatrowa i słoneczna, czyli jeżeli wieje i jeżeli świeci, to elektrownie węglowe zmniejszają produkcję energii. Natomiast cała energia wtedy jest produkowana, możliwie dużo tej energii, przez energetykę wiatrową i słoneczną. Tak było w kilku dniach niedawno. Natomiast w momencie, kiedy przestaje wiać, bo może przestać wiać nawet stosunkowo nagle, to może być kilkanaście minut i nie ma wiatru, wtedy energetyka konwencjonalna, czyli głównie węglowa, musi moc zwiększać.
I to jest, szanowni państwo, pierwszy duży mankament. Współpraca w naszej energetyce pomiędzy jednostkami węglowymi, przeważnie starymi jednostkami węglowymi, bo 70% tych jednostek to jest wiek 35 lat lub więcej, a energetyką odnawialną, niestabilną, wychodzi bardzo źle, zwłaszcza dla jednostek węglowych, które bardzo często ulegają awariom i przy tak częstej zmianie mocy. To nie są jednostki dostosowane do pracy zmiennej, tylko o wiele lepiej się tutaj nadają jednostki gazowe do takiej pracy zmiennej, gdzie trzeba szybko zmieniać wielkość mocy. Natomiast jednostki węglowe, tak jak mówiłem, ulegają awariom i to też ma swoje konsekwencje dla systemu energetycznego. Przejdźmy może do, Rafał, przejdźmy może do zapotrzebowania na energię elektryczną, bo to jest moc, ale nie wolno tego mylić z energią elektryczną. Można mieć moc zainstalowaną dużą, a produkcję energii małą z tej mocy. Więc przejdźmy do zapotrzebowania i o, tutaj mamy na przestrzeni lat. Tutaj widzicie państwo rok 90. I ostatni to jest rok 2019. Dlaczego 2019? Bo to jest w miarę ostatni normalny rok przed pandemią. Później rok 2020 to jest gwałtowne załamanie zapotrzebowania na energię i produkcji energii. Rok 2021 to już znowu trochę w górę idzie i jest już wyższe to zapotrzebowanie. Od roku 90 pamiętamy, że przez lat około 10-11 licząc, rzeczywiście to zapotrzebowanie było w zasadzie prawie na równym poziomie, zapotrzebowanie i produkcja energii, dlatego że wtedy było bardzo dużo polskiego przemysłu wyłączonego i zapotrzebowanie spadło bardzo w porównaniu z latami 80. Zresztą to był jeden z argumentów pana Syryjczyka, pana ministra Syryjczyka, dlaczego zaprzestano budowy Żarnowca. Tymczasem, jak państwo zauważcie, poczynając już od roku 2003, wraz ze wzrostem polskiego PKB, systematycznie rośnie zużycie energii, zarówno zużycie energii, jak i produkcja energii by musiała wzrastać w ślad za tym. I o ile jeszcze, bo tutaj mamy czerwony słupek, to mamy tutaj zapotrzebowanie na energię, a błękitny, ten granatowy słupek, to jest produkcja energii, o ile jeszcze w latach wcześniejszych, mniej więcej tak do roku 2013, to przeważa ilość produkowanej energii nad zapotrzebowaniem. O tyle później, w kolejnych latach, coraz większa jest luka pomiędzy tym, ile energii produkujemy, a ile potrzebujemy. Ta luka częściowo została, można powiedzieć, zatrzymana przez rok 2020, jako że pandemia nastąpiła i tutaj, można powiedzieć, spadło zapotrzebowanie. I w roku 2021 jeszcze nie ma dokładnych danych, ale najprawdopodobniej również ten import energii z zagranicy będzie mniejszy. Rekordowy był w 2019 roku i tutaj mówię o różnicy między eksportem energii przez Polskę do różnych krajów, a importem. I tutaj mamy 13 terawatogodzin. 13 terawatogodzin to jest, szanowni państwo, w okolicach 8% całej produkowanej w Polsce energii, dlatego że 170 terawatogodzin rocznie to jest takie roczne zapotrzebowanie na dzień dzisiejszy. Również do tych 170 terawatogodzin najprawdopodobniej już dochodzimy w roku 2021 i 2022 będziemy dochodzić. Także taki był import. W tej chwili ten import, tak jak mówię, jest mniejszy, ale to jest sytuacja przejściowa. I teraz tak, dajmy kolejny slajd, jeśli chodzi o strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, bo to jest właściwie klucz do bardzo wielu rzeczy, które nas dzisiaj spotykają, takich niezbyt przyjemnych. O, to tutaj może nie jest to aż tak czytelne, ale poczynając od roku 1950 gwałtownie rosło zapotrzebowanie na energię w Polsce. Troszeczkę ten wzrost się zatrzymał w roku 90, ale tutaj po roku 2000 już dalej mamy wzrost. I teraz proszę zauważyć, granatowy kolor to jest węgiel kamienny.
Jego udział obecnie jest na poziomie tak 47% z kawałkiem w wytwarzaniu energii. Kolor taki brunatny tutaj, to jest węgiel brunatny i szczególnie właśnie w roku 2021 mamy wzrost, jeżeli chodzi o ilość produkcji energii produkowanej z węgla brunatnego. Kolor pomarańczowy to też jest troszkę mylący, bo to jest tak zwana energetyka przemysłowa, która również w dużej mierze jest zasilana węglem. No i wreszcie mamy kolor zielony, energetyka wiatrowa. W ostatnich kilku latach bardzo gwałtowny wzrost energetyki wiatrowej. Niebieski kolor to energetyka wodna. Żółty kolor to jest energetyka gazowa, która też w ostatnich latach troszkę większy jej udział jest, ale to jest wszystko na poziomie 7-8%, jeśli chodzi o gaz. No i energetyka słoneczna, która taki, można powiedzieć, prawdziwy boom przeżywa przez ostatnie 3 lata i już w tej chwili można powiedzieć, że 2,9% energii produkowanej w kraju aż, albo tylko 2,9% jest produkowane przez solary. Tak to wygląda. Kolejny slajd chciałem Państwu, może węgiel, ten kamienny był kolejny. Bo były takie głosy, zresztą ja sam słyszałem i z Sejmu i tak dalej, że możemy właściwie kontynuować obecną politykę polegającą na ogromnej dominacji węgla kamiennego i brunatnego, która za rok 2021 sięga 76%. Więc czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście tylko i wyłącznie polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmusza nas do pewnej zmiany, zdywersyfikowania miksu energetycznego? Otóż nie, Szanowni Państwo, takie proste to nie jest. Węgiel kamienny, czyli zasoby, mówię tutaj o zasobach operatywnych, bo mamy jeszcze zasoby geologiczne oczywiście i przemysłowe, ale zasoby operatywne uzasadnione do wydobycia takimi technikami, jakie są obecnie, bo wiadomo, że nie poślemy górnika 2 km pod ziemię. Natomiast one wystarczą przy założeniu, że wydobycie będzie takie jak w roku 2019, czyli na poziomie 63 milionów ton węgla rocznie wydobywanych w Polsce, wystarczą na około 35 lat. Po tym okresie niestety cały węgiel musielibyśmy praktycznie w Polsce już importować. Mało tego, w zagłębiach węgla kamiennego, które są zarówno na Lubelszczyźnie, które pewnie Państwo znacie, kopalnia Bogdanka, około 10 milionów ton rocznie wydobywa. I Śląsk. Na Śląsku mamy polską grupę górniczą, największy taki, można powiedzieć, holding złożony z lepszych i gorszych kopalni, które połączono, ale również jest tam Jastrzębska Spółka Węglowa, która głównie wydobywa węgiel koksowy, w niewielkim stopniu węgiel energetyczny. I Szanowni Państwo, długi Polskiej Grupy Górniczej za ostatni rok, mówię tylko o ostatnim roku, 2021, to są 2 miliardy złotych. No i niestety te 2 miliardy złotych trzeba dopłacić z budżetu z wszystkich podatników. Wielki błąd zrobiono, że nie urynkowiono górnictwa w roku 90. i kolejnych latach po roku 90., bo nie urynkowiono. Śląskiego górnictwa nie urynkowiono. Oczywiście są pojedyncze kopalnie jak Silesia, jak na przykład właśnie Bogdanka, które działają na zdrowych zasadach ekonomicznych, zarabiają na siebie i mają rację bytu, ale większość górnictwa skupiona tego, gdzie jest węgiel energetyczny, w Polskiej Grupie Górniczej, niestety w takiej formie, jaka ona jest obecnie, przynosi kolosalne straty społeczeństwu i no, moim zdaniem w takiej formie ona nie ma racji bytu, ale żaden rząd nie ma odwagi zmienić tej sytuacji w sensie politycznym. W roku 2021 rosnący dotąd import węgla kamiennego został nieco zahamowany, ale nadal pewne ilości sprowadza się, zresztą głównie z Rosji. Polskie Pomorze, Mazury, północna Polska są zasilane węglem z zagranicy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o węgiel kamienny. To przejdźmy może do węgla brunatnego teraz. Slajd. I tu jest bardzo ciekawa sytuacja z węglem brunatnym, Szanowni Państwo, bo mamy trzy duże, wielkie zagłębia w kraju węgla brunatnego.
Pątnów Adamów Konin to jest zagłębie, gdzie węgiel już się kończy i ono jest w tej chwili wygaszane w ciągu paru lat. Drugie to jest największe w kraju Bełchatów i to jest największa w kraju elektrownia na węgiel brunatny 5600 MW mocy i największe zagłębie. I w przypadku Bełchatowa złoże wyczerpie się w latach 2028-36. W tych latach jest przewidziane stopniowe wygaszanie, krok po kroku, żeby nie wszystko od razu, ale krok po kroku zarówno elektrowni na węgiel brunatny, jak i stopniowe, prawda, zmniejszanie wydobycia. I w 2036 koniec, można powiedzieć, wydobywania węgla w Bełchatowie. I złoże, które jest największe, jeżeli chodzi o jeszcze do wydobywania węgla brunatnego, czyli Turów. Do 2044 roku strona rządowa przewidziała jego eksploatację, bo wtedy dopiero jest przewidziane zakończenie przy obecnym poziomie wydobycia węgla. Oczywiście wszystko przy tym założeniu. I teraz tak, co mamy? Mamy taką sytuację, że węgiel brunatny w obecnie eksploatowanych odkrywkach kończy się. Co moglibyśmy wobec tego zrobić? No są dwie drogi. Albo przenieść się na inne złoża, gdzie są odkrywki węgla brunatnego, ale wtedy, zaznaczam, musimy wybudować również elektrownie, nowe elektrownie na tych nowych złożach, dlatego że węgiel brunatny ma na tyle niską kaloryczność, że nie jest w stanie, nie opłaca się go wozić, tak jak proponowano rozwiązanie, na przykład, żeby Bełchatów zostawić, elektrownię Bełchatów i wozić węgiel z odległego o 55 km nowego złoża. No niestety stwierdzono, że jest to nieopłacalne, bo z uwagi na to, że po prostu prąd musiałby być dużo droższy niż jest obecnie, a więc elektrownia musi być w pobliżu złoża. Jeżeli tak, to szanowni Państwo, mamy wielką odkrywkę w ziemi, oczywiście i elektrownię nową. Natomiast jakie to ma skutki? Jak wiadomo, ta odkrywka powoduje ogromne odwodnienie całej okolicy. No to nie da się tego uniknąć. I rolnictwo w Wielkopolsce, a właśnie co do Wielkopolski, tam te złoża występują, poza tym Kujawy i Dolny Śląsk również, ale rolnictwo wielkopolskie to jest, szanowni Państwo, w tej chwili lokomotywa napędzająca w ogóle nasz eksport żywności, który jest ogromny, to jest rzędu 28 miliardów złotych rocznie ten eksport, bardzo duży. No i właśnie rolnictwo wielkopolskie, ogromne farmy, 100 hektarów i więcej, to jest siła napędowa tego polskiego rolnictwa, które niestety by bardzo mocno ucierpiało, jeśli byśmy chcieli nowe odkrywki w Wielkopolsce, prawda, odkrywać. To jest kwestia decyzji politycznej, jak sądzę, bo trzeba wiedzieć, jakie są skutki przy pozostaniu przy węglu brunatnym, jak i przy jego odejściu. Tak, kolejny slajd będzie dotyczył energetyki odnawialnej, no bo skoro już omówiliśmy kwestię węgla, widzimy, że ten miks energetyczny nasz musi się zmieniać, to przejdźmy może do tam, gdzie mamy energetykę odnawialną i jej udział, rosnący udział, ale szanowni Państwo, to jest udział rosnący, ale ciągle bardzo mały, dlatego że głównie rośnie udział w mocy zainstalowanej, jeśli chodzi o energetykę wiatrową i słoneczną. 14 gigawatów to już jest dość potężna moc i to jest na dzień dzisiejszy 14 gigawatów. Natomiast zauważcie Państwo tutaj, rok 2020 mieliśmy 10,75% udział energetyki wiatrowej w polskim miksie, wytwarzamy energii w Polsce. 6,35 gigawata mocy zainstalowanej i 15,2 terawatogodziny. W roku 2021 moc wzrosła już o prawie 1 gigawat. 1 gigawat więcej zainstalowanych w energetyce wiatrowej. Ale co z tego, skoro warunki wieczne były słabsze i dalej mamy 15,2 terawatogodziny z energetyki wiatrowej. Jej udział zmniejszył się, powtarzam, zmniejszył do 9,4%. Także samo to, że instalujemy nową moc, czy to w fotowoltaice, czy to w
energetyce wiatrowej jeszcze nie pozwala nam stwierdzić, że my skutecznie możemy odejść od węgla, bo to wszystko zależy od tego, choćby nawet częściowo, ale w znaczącej części odejść od węgla, bo to wszystko zależy od tego, czy mamy wieczny rok, czy mamy rok no, z mniejszą ilością wiatru, czy mamy rok słoneczny, bo tutaj jest w przypadku energetyki słonecznej też bardzo intensywny rozwój. To już jest 6,7 gigawata, proszę zauważyć, w porównaniu z 3,9 gigawatów w roku poprzednim. Natomiast udział jest na poziomie 2,9% energetyki słonecznej. To dalej nam jeszcze nie pozwala, nawet tak duże zwiększenie, prawda, tej mocy prosumenckiej, myśleć o tym, że my zdywersyfikujemy węgiel w jakikolwiek sposób. 2021 rok to jest z hukiem i łomotem powrót do węgla. To jest 76% jego udział. Dobrze, to weźmy kolejny slajd. Mamy tam była chyba energetyka jądrowa, tak? Bodajże, nie? O, o cieple jeszcze. Ja jeszcze nie powiedziałem o cieple. O cieple, dlatego że tutaj mówiliśmy o energii elektrycznej, ale też jest ogrzewanie, ciepło. Połowa polskiego ciepła jest wytwarzana w indywidualnych piecach w domach, jedno- lub wielorodzinnych. A druga połowa to jest tak zwane ciepło sieciowe. Na przykład w Warszawie 80% budynków jest podłączonych do ciepła sieciowego, miejskiego. W Łodzi, Krakowie, Gdańsku też dużo. Natomiast jak wytwarzane jest obecnie te ciepło sieciowe? 72% udziału ma węgiel, 8% gaz, olej 3%, biogaz i biomasa 14%. Tutaj jedno zastrzeżenie. To jest oszustwo, szanowni państwo, statystyka, dlatego że tutaj mówimy też o współspalaniu węgla i drzewa. Jeżeli doliczymy to drzewo współspalane z węglem, które w najmniejszym stopniu nie poprawia środowiska naturalnego, w najmniejszym stopniu, no to mamy te 14% biogaz i biomasa. No i inne jakieś paliwa 3%. Tam również ogrzewanie elektryczne wchodzi w grę. Taka jest struktura na dzień dzisiejszy ciepła sieciowego, które nie jest powodem, głównym powodem smogu w Polsce, bo głównym powodem smogu, tego zanieczyszczenia powietrza, jest ciepło wytwarzane w indywidualnych domach, które również w zasadzie, no nawet trudno powiedzieć, czym tam się pali w tych domach. Dobrze. Jakie widzimy rozwiązanie w takim razie, żeby w sposób skokowy można było odejść od obecnej struktury wytwarzania energii elektrycznej na inne? I my proponujemy jako ruch obywatelski energetykę jądrową wraz z kilkoma jeszcze ugrupowaniami parlamentarnymi. Energetyka jądrowa, która od bardzo dawna już mówi się o jej rozwoju, lecz nie było tak naprawdę przez długie lata, nie było woli politycznej do jej rozwijania. Co mogło wpłynąć na rządzących Polską ludzi, że jednak bardziej lub mniej chętnie zdecydowali się na tą opcję. Mianowicie potężny kryzys energetyczny, który targnął Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi na poprzedniej zimy. Poprzednia zima była bardzo mało wieczna w porównaniu z tą obecną i to doprowadziło do dużego kryzysu. Energii zaczęło brakować. W Szwecji apelowano do ludzi, żeby przestali się kąpać rano czy pić kawę rano, dlatego że po prostu za duże zapotrzebowanie na energię, a wcześniej Szwecja wyłączyła 3 bloki jądrowe. Energetyka jądrowa w Polsce według założeń rządowych, czyli duży atom, to mamy 6 bloków jądrowych i tutaj uwaga, w tej samej technologii, bo to wtedy zmniejsza koszty. I to ma być technologia wodnociśnieniowa, nie wodnowrząca z jednym obiegiem parowowodnym, tylko wodnociśnieniowa z dwoma obiegami parowowodnymi. Stabilizatorem ciśnienia oczywiście i szeregiem urządzeń, których nie ma, których nie mają wodnowrzące. Natomiast wodnociśnieniowa technologia jest najbardziej na świecie rozpowszechniona, bo około 72% elektrowni jądrowych na świecie to są właśnie wodnociśnieniowe. I tak, rozpoczęcie budowy w polskim programie energetyki jądrowej zaplanowano na rok 2026. Dlaczego tak późno? To jest biurokracja, szanowni państwo. Badania środowiskowe, badania geologiczne,
konsultacje międzynarodowe dwukrotnie, bo raz już były w 2012 roku, teraz zaczynają się kolejne konsultacje. Wiadomo, że będzie zgłaszanych mnóstwo uwag ze strony głównie Austrii i Niemiec. No i później jeszcze doprowadzenie odpowiedniej infrastruktury do miejsca, gdzie ma być elektrownia budowana, czyli się zdecydowano na miejscowość Choczewo nad morzem. I tak, pierwszy blok oddany byłby do użytku według planu 2033 rok, około 2033 roku. 6 bloków i teraz łączna moc, tutaj Państwo widzicie, od 6,6 do 9,9 GW. Dlaczego taka duża rozbieżność? Dlatego, że zgłosiło się trzech oferentów, to są francuski EDF z największymi reaktorami. To są reaktory 1650 MW i tu mówię o mocy netto, która wychodzi na zewnątrz, bo moc brutto jest większa z potrzebami własnymi elektrowni. Drugi to koreańska technologia APR, reaktory koreańskie, 1400 MW, właściwie 1345 MW, jeżeli mówimy o mocy netto. No i na koniec amerykańskie reaktory Westinghouse, typ Westinghouse, uproszczone w stosunku do wersji francuskiej, bo francuskie reaktory są bardzo rozbudowane i mają też troszeczkę inny system bezpieczeństwa niż rozwiązane, niż amerykańskie. Westinghouse ma na przykład 30% mniej zaworów, ale jest to reaktor o mniejszej mocy, 1117 MW mocy netto. I teraz tak, jeżeli chodzi o firmę Westinghouse, to już wiadomo w tej chwili, że gdyby ona została wybrana w przetargu, to będzie budowała firma Bechtel. Firma Bechtel jest to, tak jak mówię, budowniczy elektrowni, która ma duże doświadczenie. W Stanach Zjednoczonych dwa reaktory Westinghouse nie były budowane przez firmę Bechtel, od razu mówię. To była zupełnie inna firma z mniejszym doświadczeniem. Firma Bechtel to jest duży plus, powiedziałbym, amerykańskiej technologii, wyboru amerykańskiej technologii. Natomiast francuska technologia ma taki plus, że Francuzi opanowali bardzo dobrze recykling paliwa, przerabianie paliwa jądrowego z powrotem w paliwo do elektrowni i to Francja ma bardzo dobrze opanowane. No i największą w Europie flotę reaktorów jądrowych, 56, z czego w tej chwili jest znaczna część wyłączonych ze względu na remonty. Dlatego Francja też ma trochę energetycznych problemów. Jeżeli chodzi o południowo-koreańskie konsorcjum, które ma chyba w rządzie najmniej stosunkowo zwolenników, ale mocną stroną tego rozwiązania jest po pierwsze, Koreańczycy budują sprawnie i szybko, wyrabiają się w terminach, wyrabiają się w założonych budżetach, czego przykładem jest elektrownia Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o mocy praktycznie rzecz biorąc bełchatowa, a wybudowana w 10 lat, 4 bloki. I tutaj, jeśli chodzi o koreańską stronę, to mocną stroną jest to, że proponują przekazanie technologii jako naszą własność, czyli my moglibyśmy ją dalej rozwijać, eksportować, jeżeli byśmy chcieli oczywiście. Także technologię na własność dla Polski. Takie są propozycje. Co do propozycji cenowych, to tutaj wstępną, ale to proszę się bardzo do tych liczb nie przywiązywać, bo to jeszcze nie jest położona na stół oferta, tylko wstępne szacunki francuskie mówią o 4 blokach EPR za 33 miliardy euro, a 6 blokach EPR, gdybyś na 6 się strona polska zdecydowała, no to wtedy 48 miliardów euro. W przypadku Koreańczyków oni powiedzieli wstępnie, że ich oferta będzie o 30% tańsza od francuskiej. Z tym, że reaktor też mniejszą moc ma, czyli nieco mniej energii będzie produkował. Oprócz tego, jako uzupełnienie mogą się małe reaktory jądrowe również rozwijać, o czym będzie mówił pan Andrzej Mikulski nieco później. I tak to, szanowni Państwo, wygląda. Gdybyśmy chcieli oszacować moc, która byłaby po zakończeniu programu, to byłoby też w zależności od tego, ile byłoby tych małych reaktorów, bo tam ja oceniam, że od 2 do 3 gigawatów mocy dodatkowo małe reaktory by zapewniły i niecałe 10 duże.
to od 25 do 35% w skali kraju by pokryło zapotrzebowanie na energię właśnie energetyka jądrowa i to byłoby rzeczywiście dywersyfikacja w stosunku do węgla, bo węglowe jednostki podobnej mocy moglibyśmy na trwałe wyłączyć, bo reaktor jądrowy jest sterowalny, zawsze jest ten prąd, kiedy chcemy, ile chcemy, zawsze. I tak widzimy rozwiązanie. Ono jest oczywiście trudne do przeprowadzenia politycznie, bo już w Choczewie powstało lobby, które niestety no, zaczyna bruździć tam na miejscu, w Choczewie. I zaczyna przeciwstawiać się temu rozwiązaniu, mimo że tam nie wymaga wywłaszczeń cała sytuacja i nie niszczy plaży, tak jak oni twierdzą, bo jest około pół kilometra od brzegu morskiego, ale takie lobby jest. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję wobec tego, Szanowni Państwo. I cóż, jeżeli są jakieś pytania, to czy do pytań przyjdziemy później dopiero, może później przyjdziemy. To teraz byśmy kolejny referat poprosili może pana Jerzego Bajchera. Proszę teraz coś powiedzieć. Halo, czy już dobrze słychać? Tak. W takim razie jestem gotowy do tego, żeby zebranym powiedzieć o rzeczy w przypadku inwestycji energetyki jądrowej według mnie najważniejszej. Każdy projekt inwestycyjny jest rzeczywistym projektem wtedy i tylko wtedy jest to twierdzenie z dowodem, że realność jego jest wtedy, on przestaje być projektem wirtualnym, kiedy ma tak zwane zamknięcie finansowe, czyli zbilansowanie wszystkich nakładów, jakie są potrzebne, z przychodami, jakie może mieć. Czy to będą kredyty, czy to będzie jakakolwiek inna sprzedaż, czy udział kapitałowy udziałowców, wtedy, kiedy te dwie rzeczy, czyli koszty budowy i wszystkie inne koszty związane z budową są zbilansowane, krótko mówiąc, zrównoważone po stronie przychodów. I moja prezentacja, co prawda, jest szersza niż tytuł, natomiast chciałbym się skupić tylko na energetyce jądrowej, bo część tematów omówił mój przedmówca, pan Jerzy Lipka. Ja bym chciał mówić, jak sfinansować budowę energetyki jądrowej w sposób czytelny, jawny, rynkowy, akceptowalny społecznie. Trzeba powiedzieć rzecz następującą. Na drugim slajdzie jest opisana pewnego rodzaju patologia występująca na rynkach energetycznych, że do roku ubiegłego, przynajmniej w Polsce, nie dostrzeżono tej patologii, która polegała na tym, że był to rynek tylko energii. To tak jakby chcieć, proszę Państwa, przejechać samochodem, prawda, taksi i zapłacić taksówkarzowi tylko za paliwo. Tak to wyglądało. Pozostałe koszty jakby przychodów związanych z obrotem energią były niepokrywane, co spowodowało oczywiście głęboką zapaść inwestycyjną, bo elektrownie i wszyscy wytwórcy nie mieli wystarczających środków, które by pokrywało przychód tylko z energii. W związku z czym wprowadzono tak zwany rynek mocy, czyli wreszcie zaczęto płacić za niedyspozycyjność elektrowni. Oczywiście to też było tylko łatanie pewnego rodzaju ułomności, bo przecież to nie tylko moc, ale i koszty powoduje to, że elektrownie pracują w systemie regulacyjnym, to tak jak w samochodzie, jeżeli będziemy przyspieszali i hamowali, to oczywiście koszty eksploatacji tego samochodu będą rosły. To chodzi też również o pewną cechę charakterystyczną, która jest nazywana inercyjnością, której to inercyjności źródła odnawialne, czyli fotowoltaika i wiatr, mają zerową. W związku z powyższym to wszystko należałoby jakby wyszacować i objąć płatnościami. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, proszę przeskoczyć do slajdu numer 5,
wytyczne pomocy publicznej na ochronę środowiska związane z wytwarzaniem energii. W latach 2014-2020 to była taka dyrektywa EEG. Próba właśnie korekty tej patologii, że źródła wytwarzania nie dostawały wszystkich płatności. Ale tutaj trzeba wrócić do mechanizmu, który jakby obowiązuje na rynkach energetycznych. Oparty jest on o koszty krańcowe, według których działają wszystkie giełdy energetyczne i rynki energetyczne. One, tak jak powiedziałem, mówią o najniższych możliwych kosztach wytwarzania energii w danych warunkach atmosferycznych, w warunkach otoczenia. Tak dalej. Krótko mówiąc, są to koszty, które będą się zmieniały z godziny na godzinę. I teraz według takiego godzinowego rynku działają wszystkie giełdy, wyznaczając jakby cenę równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na energię i wytwarzaniem energii. Wiadomo, że energia ma tę ważną cechę, która mówi jedno. W chwili wytworzenia musi być od razu skonsumowana. Tutaj system energetyczny nie jest z gumy, tak jak system gazowy, że można dotłoczyć gaz, prawda, i nie jest sprężysty. Tyle, ile się wytworzy, tyle musi być jednocześnie zużyte. Chciałbym pokazać tutaj, jaka jest zmienność. To jest, co prawda, rynek spotowy, krzywa historyczna, w której pokazano, w jaki sposób krótkoterminowo, średnioterminowo i długoterminowo zmieniają się ceny. Te krótkoterminowe to jest ten wykres czerwony, średnioterminowo to jest następny wykres troszeczkę pofalowany i taki prawie wypłaszczony to jest wykres długoterminowy. Proszę Państwa, i gdybyśmy chcieli z tego rysunku wykorzystać jego cechy, żeby sporządzić tak zwany uporządkowany wykres wytwarzania, czyli krótko mówiąc, tyle ile jest tych pików od najwyższych do najniższych w czasie. Proszę Państwa, tu dostaniemy o taki rysuneczek, który jest na slajdzie numer 8 i widać z tego, że jest to taka asymptota dążąca do poziomu od kosztów krótkich, tych najwyższych pików występujących na, powiedzmy, na giełdzie, a kończąc to w długookresowym czasie, czyli jest to, proszę Państwa, to jest układ taki, który nam pozwala na sporządzenie tego. Proszę slajd numer 9. I tu pokażemy pewien mechanizm, który obowiązuje na rynku energetycznym. Krzywa taka na slajdzie 9, teoretyczna zielona, to jest taka jakby hiperbola, która pokazuje, że koszt energii elektrycznej wraz ze wzrostem mocy rośnie. To jest ta zielona krzywa, ta niebieska krzywa to jest ta uśredniona, którą pokazywałem wcześniej. Natomiast zapotrzebowanie reprezentuje taka ukośna, niemal prosta, która przecinając tą zieloną krzywą wytwarzania aktualnego wyznacza jakby cenę równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem. I to jest tak zwany strike price, czyli cena równowagi w danej chwili, w danej godzinie, jak na giełdzie. Różnica pomiędzy średnią a tą niebieską krzywą w punkcie przecięcia, a aktualną krzywą, to jest to nic innego, to są to niepokryte koszty stałe, które zawsze występują, a które dotychczas były pomijane. Jak to wygląda w rzeczywistości na rynku, to pokazałem, nawiązując jakby do tego, o czym mówił pan Lipka, w oparciu o rynek skandynawski,
mamy tutaj też krzywą taką historyczną. I proszę zwrócić uwagę, najniższe ceny oferują elektrownie wodne, potem proszę zwrócić uwagę, następne w kolejności, jeśli chodzi o ceny, to są ceny energii z elektrowni atomowych, następnie będą węglowe elektrociepłownie pracujące dla przemysłu i następnie mieliśmy w Szwecji elektrownię na olej i proszę zwrócić uwagę, najwyższe ceny uzyskujemy z układów z turbinami gazowymi. Jeżeli popatrzymy na krotności, to widać z tego, że to się stało w Szwecji, prawda? Ja oczywiście tu jest jeszcze naniesiona krzywa zapotrzebowania, ta czerwona, która w którymś momencie robi strike price, czyli wyznacza aktualną cenę dla elektrowni węglowych. Pozostałe elektrownie pozostające jakby olejowe i turbiny gazowe stoją w rezerwie i czekają, kiedy zapotrzebowanie się zmieni, żeby ewentualnie się włączyć do wytwarzania. I ten mechanizm generalnie obowiązuje na wszystkich giełdach. I proszę zwrócić uwagę, elektrownie węglowe i elektrownie olejowe jako paliwa kopalne zostały w Szwecji wyłączone. Krótko mówiąc, w to miejsce przesunęło się to wszystko w prawo i weszły turbiny gazowe. I mimo tego, że Szwecja ma dużo energii z wody i relatywnie dużo z elektrowni jądrowych, weszły jeszcze w to miejsce, gdzie wodne przedtem, elektrownie wiatrowe, natomiast bilans zamykają turbiny gazowe. Gaz w ostatnim czasie poszedł, prawda, w ciągu ostatnich dwóch lat dziesięciokrotnie. 1000%. I proszę Państwa, i mamy taki efekt, że na wielu giełdach i wielu państwach po prostu tą ostatnią zamykającą bilans elektrownią są elektrownie na gaz i stąd to ogromne, proszę Państwa, niezgoda w większości państw, w których gaz dominuje jako ten ostatni domykający i ta niezgoda prezydenta Macrona i premiera Francji, którzy mówią, mamy najtańszy park maszynowy, a jednocześnie najwyższe ceny. No niestety wyłączyli źródła konwencjonalne, a tym niekonwencjonalnym w zasadzie paliwem zamykającym są turbiny gazowe, w związku z czym tak poprowadzili strategię, że są uzależnieni od gazu i w ten sposób mamy sytuację taką, że w Polsce mamy ceny energii elektrycznej na poziomie 100-105 euro za megawattogodzinę, a w przypadku prawda, technologii gazowych to się zamyka na poziomie 300-400 euro za megawattogodzinę, krótko mówiąc, czterokrotnie drożej niż tego. I ten wykres jakby wyjaśnia, proszę Państwa, sposób stanowienia cen. Proszę, slajd 12. Tu pokazujemy, proszę Państwa, jak w elektrowniach konwencjonalnych rozkładają się koszty stałe i koszty zmienne. Oczywiście koszty zmienne to głównie koszty paliwa, koszty węgla i one są na poziomie 60-60%. Reszta to są koszty stałe. Natomiast w przypadku elektrowni jądrowych, proszę zwrócić uwagę, slajd 13, 80-80% to są koszty stałe. Krótko mówiąc, one koszty stałe wynikające z kosztów kapitału głównie są wysokie. Natomiast koszty zmienne, koszty związane ze zużyciem paliw jądrowych są minimalne, są niewielkie. Są niższe niż 10%. Oczywiście jeszcze dochodzą koszty regulacji. Proszę Państwa, i teraz w jaki sposób zareagować na to? Proszę, slajd numer 18. Jaki efekt cenowy jest po wprowadzeniu zmian rynkowych po 2020, czyli niespełna 2 lata? Proszę zwrócić uwagę,
Węgiel to jest wzrost o 14-18%. Gaz, proszę Państwa, wzrósł w ciągu 2 lat 1000%. Natomiast paliwa zielone, cena aktualna to jest 95 euro za megawattogodzinę. Zielone to znaczy fotowoltaika i proszę Państwa, i wiatr. Zatem widać z tego, że te wzrosty i ta zmiana technologii nieuchronnie prowadzi do wzrostu cen. Chciałbym teraz przeskoczyć do slajdu numer 24. Jaka jest struktura cen i kosztów wytwarzania, która zaspokaja zapotrzebowanie w krajowym systemie? Pan Jerzy Lipka wspominał, że gdybyśmy ułożyli taką krzywą uporządkowaną od największego zapotrzebowania do najmniejszego, no to taki wykres byłby jakimś takim lekko falującym, opadającą krzywą. Mamy szczyt 2760 megawatów, 27600 megawatów, prawda, jako szczyt. I to pokrywają elektrownie szczytowe, tutaj zaznaczone obszarem D. Następnie są elektrownie zaznaczone obszarem C, podszczytowe, następnie średnio obciążane i te, które są w podstawie, czyli obszar typu A. Jeżeli skalkulujemy, szacując ceny, no to mamy dla obszaru A poziom, powiedzmy, rzędu 100, a dla obszaru D mamy rzędu 400 zł za megawattogodzinę, a dla elektrowni w podstawie to jest około 100-120 zł lokoelektrownie. Proszę Państwa, w ten sposób są układane ceny również na giełdzie. I co się dzieje na giełdzie? Proszę o wykres slajd numer 25. Tutaj mamy rynek historyczny, spotowy, prawda, w paśmie bazowej, czyli w podstawie. Proszę Państwa, i widzimy, w jaki sposób ceny rynkowe szaleją. Od maksimum do minimum to jest ogromny rozrzut. Krótko mówiąc, system energetyczny musi być przygotowany do przetransferowania takich szczytów, jak i do pokonywania również tych dolin, które występują. Slajd 26 pokazuje pewnego rodzaju prawidłowość, że to się układa w cykle tygodniowe, w dni robocze jest inaczej, widać z tego, że mniej w weekendy jest obciążeń, proszę Państwa, i w związku z powyższym mamy taką sytuację, że te ceny trzeba byłoby w jakiś sposób ograniczać i jednocześnie nie narażać odbiorców na te ogromne skoki, bo to jest niemożliwe, żeby odbiorca płacił tak zróżnicowane ceny. W jaki sposób nad tym zapanować w przypadku rynku hurtowego? No właśnie, gdybyśmy sobie pokazali takie szaleństwo, jak na slajdzie numer 28, że te ceny fluktuują, to jest tak zwany mechanizm kołnierzowy, czyli color contract. W wyniku zastosowania takiego kołnierzowego, a zatem zgody na zmiany cen rynkowych pomiędzy pewnego rodzaju maksimum, a pewnego rodzaju minimum, prawda, i ze stałą ceną mniej więcej w środku tego zakresu zmian. Jeśli przekraczają ceny powyżej cen, prawda, maksymalnych, no to ten, który dostaje wysoką cenę, zwraca różnicę pomiędzy maksymalną ceną, lub ten, który ma minimalną cenę, dostaje dopłatę tak, żeby dostał cenę nie mniejszą niż minimalna z danego zakresu. W ten sposób jesteśmy w stanie w wyniku zakontraktowania odpowiedniego
zminimalizować ryzyka tych, którzy występują na tych rynkach. Slajd 29 pokazuje właśnie taki wynikowy jakby obszar zmian. W ten sposób strony występujące, czyli zakupujący i sprzedający, wiedzą, że mogą się poruszać rynkowo w takim zakresie. I oczywiście to jest wszystko widoczne na giełdzie, transparentne, łatwe do przewidzenia i jednocześnie uniknięcie szaleństw, które występują na rynku spotowym. Następnie, proszę Państwa, tych kontraktów może być symetryczne, niesymetryczne i tak dalej. Natomiast slajd numer 31 pokazuje sytuację stron, gdzie mamy, to jest płaszczyzna ryzyka, jeżeli cena na pierwszym rysuneczku z lewej pokazuje spadek cen, no to oczywiście ryzyko tego, który sprzedaje, rośnie do góry. Natomiast tego, który kupuje, jeżeli cena rośnie, no to jego ryzyko też rośnie. I mając taki kontrakt symetrycznie kompensowany, wynik w przypadku wzajemnego kompensowania będzie zerowy. Krótko mówiąc, tutaj strony finansujące i udziałowcy w taki sposób, kompensując sobie wzajemne uwarunkowania, unikają tych ryzyk. Slajd 32 pokazuje właśnie, w jaki sposób na płaszczyznach ryzyka w przypadku kontraktu kołnierzowego, a zatem między minimum a maksimum, obie strony jak sobie kompensują, czy to w 100%, czy tylko w pewnym zakresie, to oczywiście te ryzyka w zakresie zmian rynkowych od minimum do maksimum są zerowe. Natomiast jeżeli jest kompensacja niesymetryczna, to wtedy oczywiście pojawiają się po przekroczeniu tych granic wyznaczonych w kontraktach, pojawiają się jakieś tam niewielkie zmitigowane ryzyka. Slajd 33, proszę bardzo, to jest przykład zastosowanego kontraktu różnicowego jako źródła finansowego dla budowy elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii, elektrowni Hinkley Point C. I widać tutaj, czarna kreska tu pokazuje, w jaki sposób są zasymulowane zmiany cen rynkowych. Widać tutaj obszar zielony, to jest obszar, w którym są niskie ceny i trzeba dopłacić temu sprzedawcy do stałej ceny. Tutaj nie było kołnierza, czyli zakresu minimum, maksimum, tylko uzgodniono jedną stałą cenę przez lat 35. Natomiast w przypadku takim, kiedy ceny rynkowe by bardzo wzrosły i elektrownia jądrowa by uzyskała pieniążki większe niż uzgodnione w kontrakcie, no to ona musi te nakłady zwrócić. W ten sposób, proszę Państwa, porządkujemy rynek, uspokajamy te szaleństwa, które tego i zapewniamy oczywiście przejrzystość finansowania. Natomiast obie strony, czy to sprzedający, czy kupujący, są w stanie zaprogramować sobie wszystkie przepływy i jednocześnie pokrywać w sposób odpowiedzialny zobowiązania, głównie wynikające ze spłaty zobowiązań kredytowych, jeśli inwestycja jest finansowana również z kredytów, czyli z aranżacji finansowej. W taki sposób, proszę Państwa, możemy uciec od tych ryzyk i szaleństw cenowych, a jednocześnie uspokoić rynek. To, co się dzieje dzisiaj na rynkach energetycznych, jak Państwo widzicie, no, powoduje tą niestabilność, nie mówiąc o tym, że w przypadku elektrowni jądrowej unikamy kolejnych szaleństw wynikających z cen certyfikatów za emisję, bo tutaj za emisję nie będziemy płacili nic.
Krótko mówiąc, proszę przejść do slajdu numer 43 kończącego. Dzisiaj w przypadku dylematu, proszę Państwa, co dalej z naszą energetyką i na pytanie, proszę Państwa, co dalej, jedyna odpowiedź jest PRIS, jeśli chodzi o rozwój energetyki jądrowej. I tyle króciutko, bez przedłużania, ponieważ mamy dzisiaj sytuację bardzo trudną. Jaka może być konkluzja? Tak jak powiedziałem, nuclear power, yes please. Dziękuję bardzo za uwagę. Produkcji energii elektrycznej albo do 15 MW cieplnych. Jakie ma zastosowanie? Właśnie do tej, to, co w tej chwili powiedziałem. One zaczęły się rozwijać dla obszarów bez sieci energetycznej. To było pierwotne uzasadnienie, ale ponieważ zwiększało się jej moc, ich moc, wobec tego mogły znaleźć inne zastosowania. I wydaje mi się, że w tej chwili najważniejsze dla nich, dla obecnie dostępnych w krótkim czasie, to jest produkcja energii elektrycznej. Jakie ma w Polsce zastosowanie? Mamy masę bloków 200 MW, które trzeba wyłączać. Możemy na tych terenach próbować budować właśnie małe reaktory. Teraz chciałem trochę powiedzieć o takiej historii, dlatego, bo te małe reaktory, które są w tej chwili dostępne, pasują w tym środkowej części jako reaktory 3,5+, takie nazwałem. To są reaktory wodne, chłodzone lekką wodą, oparte na reaktorach ciśnieniowych, czyli PWR, albo na reaktorach wrzących BWR. Z tych PWR-ów pierwszy z nich, Łomonosow, pracuje w Rosji na północy od 2019 roku. Drugi w kolejności to jest Karem, którego budowa rozpoczęła się w 2024 roku, ma być uruchomiony i dalej idzie budowa reaktora w Chinach ACP-200 i te, które są dla nas, powiedzmy, może być interesujący ostatni, ten NuScale w 2028 roku, albo jak się przerzucimy, po prawej stronie są reaktory BWR wrzące, i to jest BWRX-300, który też może nam być dla polskich warunków korzystny. Po prawej stronie jest cała generacja reaktorów czwartej generacji, które mogą być uruchomione przemysłowo nie wcześniej niż w roku 2035. Co do tego wszyscy się zgadzają i mnie się wydaje, że możemy się nimi zajmować w Polsce, ale nie przykładajmy dla nich dużej przyszłości w tej chwili. Jak wyglądało rozpoczęcie zainteresowania reaktorami, to tu jest pokazane. Widzimy, że wiele krajów jest nimi zainteresowanych. Estonia, Rumunia, Czechy, Ukraina, nawet Holandia powiedziała, jak będzie budować, to tylko mały reaktor. Ostatnio Litwa się zgłosiła, że też będzie rozważać taką koncepcję. Mówimy tutaj o tych reaktorach chłodzonych lekką wodą. Jak się sytuacja kształtuje w Polsce? Te reaktory są w zasadzie w polskim programie energetyki jądrowej przesunięte na następną dekadę, ale tylko dlatego, bo wtedy jak przygotowano PPEJ, mówiono o reaktorach HCGR, które są przyszłościowe i mogą być źródłem ciepła technologicznego, ale ich zastosowanie właśnie dopiero możliwe jest po uzyskaniu doświadczeń eksploatacyjnych. Innymi reaktorami zainteresowało się co najmniej te 5 firm w Polsce: Orlen, Zespół Elektrowni PAK, KGHM, Ciech i Unimot. Ostatnio,
oprócz tego, oprócz Syntosu, który podpisał umowę wcześniej, KGHM podpisało umowę na inne reaktory właśnie firmy NuScale. Teraz jakie to są reaktory? No więc tutaj widzimy wrzut takiego reaktora. To jest reaktor o mocy 77 MW. Taka mała moc wynika z możliwości zastosowania chłodzenia naturalnego w obiegu pierwotnym. Żeby zwiększyć moc takiej elektrowni, proponuje się zastosowanie 4, 6 lub nawet 12 bloków. Licencja na ten reaktor, licencja została uzyskana i w tej chwili przewidywana jest jedna lokalizacja w USA i twierdzą, że budowa jest możliwa ukończenie budowy w 2028 roku. Teraz właśnie o tym reaktorze charakterystykę już tutaj jeszcze nie będę powtarzał. Tutaj zdjęcia z wielkiej radości, że podpisaliśmy właśnie umowę na budowę tych reaktorów. O wcześniejszej budowie właśnie przez Syntos nie było to takim wielkim zdarzeniem prasowym. Teraz jak wygląda ten reaktor? Tu jest 6 bloków w jednej części i po drugiej stronie tej hali jest drugie 6 bloków. Żeby uzyskać tą moc, właśnie blokowano je, zastosując jedną sterownię dla wszystkich i możliwość ograniczenia potrzeb przy przeładunku paliwa. Widzimy, że tu jest jedna maszyna przeładowcza, jeden zbiornik na zużyte paliwo i tak to ma zostać zbudowane. Dobrze. Tutaj jest przekrój pojedynczego reaktora. Warto tutaj dodać, że jego średnica to jest około 4,5 metra, wysokość 23 metry. Wszystko zrobione było tak, żeby można było ten zbiornik z całym wnętrzem zbudować w fabryce i zawieźć na miejsce, co ma znacznie skrócić czas budowy. Dlatego, bo nie potrzeba robić tam żadnych rurociągów, spawów czy coś. Jest zrobiony dół, bo to jest pod powierzchnią gruntu, i po prostu tam się wkłada. Dla bezpieczeństwa ten oczywiście cały zbiornik jest w takim większym betonowym zbiorniku wodnym, który według konstruktorów zapewnia chłodzenie bez udziału operatora co najmniej przez 30 dni. Tutaj jest wygląd sterowni, jak to ma wyglądać. Właśnie powiedziałem, że jedna sterownia może być na 12 bloków. Osobiście jestem temu sceptycznie się odnoszę do tych pomysłów, dlatego, bo jak uczyłem się i kończyłem studia i później, zawsze była jedna sterownia na jeden reaktor. No, mówiono mi, że skoro dozór amerykański zaakceptował, to na pewno nie powinienem swoich wątpliwości wygłaszać. Teraz przejdźmy do drugiego reaktora, który jest interesujący dla Polski. To jest BWRX-300 o mocy właśnie 300 MW. Tu jest widok dwóch reaktorów umieszczonych obok siebie. Również zastosowano naturalny obieg chłodzenia i w stosunku do pierwotnych planów to jest reaktor o zmniejszonej mocy. Teraz ta firma posiada zezwolenie na budowę wydaną w jednej lokalizacji w Stanach i przygotowuje się, jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na budowę. Jak taki reaktor wygląda? Tu jest poziom gruntu, tu jest generator i turbina, i sterownia, i cały reaktor umieszczony. Co można o tym reaktorze powiedzieć w stosunku do poprzedniego, tego reaktora NuScale?
Tu są dwa reaktory tego typu z naturalnym chłodzeniem, zostały zbudowane i obydwa pracowały wiele lat, ponad 20 każdy z nich. W tej chwili one nie pracują, ale nie pracują dlatego, że moc ich była rzędu 60 MW elektrycznych i to się nie opłacało eksploatować ich, dlatego ze względu na tą moc. Taki sam reaktor posiada zezwolenie na budowę właśnie dozoru amerykańskiego i na tym opierają. Na ten nowy reaktor. Teraz, jakie są pozytywy budowy małego reaktora w Polsce? Oczywiście, pierwsza rzecz to jest termin tego uruchomienia. Wydaje się, że to jest możliwe wcześniej niż duży reaktor. Poza tym budowa seryjna nie musi być droższa niż budowa jednego dużego. Tym bardziej, że nam są właśnie potrzebne te reaktory do zastępowania wycofywanych bloków. No, jakie mamy możliwości? Mamy pewne doświadczenie naszego dozoru, które jest związane z reaktorami PWR. Wobec tego ci ludzie, którzy są, w tym się specjalizują, mogą dalej pracować. Nie wymaga to pewnego ich zdobycia nowych doświadczeń, jakbyśmy chcieli budować reaktor HTR czy jakikolwiek inny. Ale trzeba powiedzieć, że i są negatywy tego. Negatywy jest takie, ja tutaj tego akurat zapomniałem może napisać. Wszyscy mówią, że jeśli budujemy duży reaktor, powiedzmy AP1000 o mocy 1100 MW, to takich reaktorów potrzeba 4. Jasne, że potrzeba 4, ale po pierwsze mogą być wcześniej uruchomione. Pierwszy już pracuje i zacznie zarabiać pieniądze. Pożyczamy mniejsze pieniądze na budowę. Wobec tego, jeśli patrzeć w takim ciągu czasowym, koszty mogą być mniejsze. Inny ujemną stronę to jest zwiększenie liczebności personelu potrzebnego do eksploatacji i nadzoru. To na pewno. Poza tym, jeśli te reaktory będą rozmieszczone w różnych miejscach, jest sprawa zabezpieczenia ich pod względem bezpieczeństwa fizycznego. To jest w tej chwili duży problem i może o nim się tak dużo nie mówi, ale z ostatnich i rozwinęli metodykę zabezpieczenia ich elektrowni jądrowej. To dotyczy w zasadzie wszystkich reaktorów. I ostatni slajd, no to jest powiedzmy takie zapytanie. Duże czy małe reaktory, czy tylko małe reaktory? No więc tutaj wyraźnie opowiadam się za tymi reaktorami. Tu jeszcze jest ostatni taki punkt, reaktory, mikroreaktory. Może coś o nich trzeba powiedzieć, ale to są właśnie te reaktory należące do czwartej generacji, które możliwe są do szerszego zastosowania do około 2040 roku. One mają ogromną zaletę, trzeba powiedzieć. One są nowo projektowane, ale te reaktory mogą stanowić tak zwane baterie, czyli cały rdzeń reaktora, cały zbiornik jest wykonany w fabryce z innym wzbogaceniem paliwa. Na miejscu nieprzewidziana jest wymiana paliwa, tylko taka bateria może pracować przez 20 lat. Bez żadnej potrzeby czynności obsługowych. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie przyszłościowe, jeśli byśmy chcieli zastosować energetykę jądrową do celów ciepłowniczych. Ale pamiętajmy,
W tej chwili się nad tym pracuje. I to jest rozwiązanie za 15 lat. Trzeba nad tym pracować, ale jednocześnie wykorzystajmy doświadczenia wodnych reaktorów o mniejszej mocy, tych, o których wcześniej mówiłem. Bym skończył na z uwagi na pewną sytuację techniczną, ja bym chciał, żeby teraz głos zabrał posłowie Kulesza, który zajmie się politycznymi aspektami. Jest to członek parlamentarnego zespołu do spraw energetyki jądrowej, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji oraz członek Rady Ministrów i członek prezydium partii KOA. Wydaje się, prezentacji nie ma. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zorganizowanie tej konferencji, bardzo ciekawej, bardzo merytorycznej. I w zasadzie ja miałem opowiedzieć o politycznych aspektach energetyki jądrowej, ale w idealnym świecie dzisiejsza dyskusja o energetyce jądrowej powinna się już po prostu po dzisiejszym seminarium skończyć. To znaczy zapoznaliśmy się z trzema bardzo merytorycznymi, całkowicie niepolitycznymi prelekcjami, które dostarczają nam wystarczającej ilości informacji i wystarczających argumentów za rozwojem energetyki jądrowej w Polsce. Dlaczego więc ja, jako nie ekspert, a jako polityk, uczestniczę w dzisiejszej konferencji? Otóż o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce niestety nie decydują czynniki merytoryczne, nie decydują prywatni inwestorzy w oparciu o analizy ekspertów, moich przedmówców, a o rozwoju czy kierunkach rozwoju całej energetyki decydują czynniki polityczne, decyduje polityka. W związku z tym, jako że to na barkach polityków, z uwagi na taki układ leży obowiązek czy odpowiedzialność za wskazanie kierunków rozwoju energetyki, chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania. To znaczy, dlaczego w Polsce powinna rozwinąć się energetyka jądrowa? Chciałbym wskazać te aspekty polityczne, czy jest to niemerytoryczne. I dlaczego w Polsce energetyka jądrowa do tej pory się nie rozwija? I tutaj wymienię argumenty czysto polityczne, bo tylko argumenty polityczne stoją na drodze rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Dlaczego energetyka jądrowa powinna się rozwijać? Poza kwestiami merytorycznymi, kwestiami ekonomicznymi, mamy szereg kwestii poruszanych, kwestii politycznych, które są poruszane w kontekście rozwoju energetyki. Te argumenty poruszane są przez zarówno przeciwników, jak i zwolenników rozwoju, różnych kierunków rozwoju energetyki. Jednym z takich argumentów podstawowych, wpływających na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo Polski, bardzo często w ramach tego bezpieczeństwa wydziela się bezpieczeństwo energetyczne, jest dywersyfikacja źródeł. Jest to argument, który często jest podnoszony w kontekście tego, jak powinna się energetyka rozwijać i z pewnością energetyka jądrowa, jako nie mająca jeszcze miejsca w Polsce, w jakimkolwiek stopniu tą dywersyfikację nam zwiększy. Nie wnikając w szczegóły, przed kim chcemy się uniezależnić, to na pewno rozwój energetyki jądrowej w Polsce wpłynie na to, że liczba podmiotów, od których jesteśmy uzależnieni, jest mniejsza. Dodatkowo sama specyfika energetyki jądrowej jest taka, że jest to atom, uran, jest to źródło energii, od którego bardzo trudno się uzależnić, tak jak można się uzależnić od innych źródeł. Od paliw kopalnych, które są wydobywane tylko w niektórych miejscach i ich transport jest uzależniony od dużych kosztów tych transportu. No nie jesteśmy w stanie węgla w dowolny sposób bezkosztowo przewozić. W przypadku uranu, takim argumentem politycznym związanym z uniezależnieniem się od czynników politycznych jest to, że jesteśmy w stanie, tak jak to robią na przykład Czesi, przygotować bardzo dużo zapasów tego uranu.
I w związku z tym czynniki polityczne, które chciałyby destabilizować sytuację w Polsce, nie mogłyby wpływać na rynek energetyczny, gdybyśmy takie zapasy uranu mieli. Takie zapasy uranu można zrobić w bardzo prosty sposób. Nie jest to droga inwestycja, a z drugiej strony, ponieważ nie wymaga tyle przestrzeni, co magazynowanie na przykład paliw kopalnych, czyli zbiorniki na gaz, czy na przykład no, hałdy węgla. To wszystko jest problematyczne w przypadku magazynowania uranu. Tego problemu nie ma i nawet jeżeli są wahania na rynku cen surowca, źródła uranu, które też jest paliwem kopalnym, to odpowiednio duże zasoby, a jesteśmy w stanie takie zasoby zgromadzić nie na kilka miesięcy, jak w przypadku gazu, a na wiele, wiele lat, to jest w stanie nas całkowicie uchronić przed różnymi wahnięciami. Dlaczego w Polsce powinna rozwinąć się energetyka jądrowa? Przede wszystkim jest to energia przyszłości ze względów biznesowych, ekonomicznych. Nas po prostu nie stać na inne źródła energii, które będą się stawały coraz droższe albo będą wymagały tak czy inaczej bardziej stabilnego uzupełnienia. Tylko energetyka jądrowa w sytuacji zmieniających się warunków, kosztów innych paliw kopalnych jest w stanie nas zabezpieczyć ekonomicznie. Czyli doprowadzi do sytuacji, że w Polsce, względem innych krajów, w których energetyki jądrowej nie będzie, po prostu ceny energii będą niższe, zarówno dla konsumentów, jak i dla całej gospodarki. Tyle jeśli chodzi o argumenty polityczne. Cała reszta to są argumenty ekonomiczne, merytoryczne. Przejdźmy do najważniejszego pytania, czyli dlaczego w Polsce energetyka jądrowa do tej pory się nie rozwija? I to jest właśnie, myślę, że clue mojego dzisiejszego wystąpienia. Otóż niestety polityka potrafi dzielić społeczeństwo w absolutnie każdym temacie, nawet takim niepolitycznym. Jest w stanie dzielić w temacie stricte merytorycznym, jakim jest na przykład energetyka, jakim jest energetyka jądrowa. I w tematach energetyki polityka dzieli na przykład po takich dwóch podziałach. Na przykład na zwolenników odnawialnych źródeł energii i nieodnawialnych źródeł energii, czyli paliw kopalnych. I ten podział jest to podział przede wszystkim polityczny. Opiera się on na takiej obawie, że skoro jest coś nieodnawialne, to w dłuższym okresie się skończy, więc nie warto w to inwestować. Inwestujmy w coś, co się odnawia, bo to będzie wieczne. To jest podejście polityczne, ponieważ no, nie ma przełożenia na tu i teraz. Jest takie podejście z myślą o przyszłych pokoleniach i tak dalej, i tak dalej. Drugie podejście, drugi podział, jaki obserwuję, jeśli chodzi o energetykę, w energetyce, jest to podział związany z dekarbonizacją. Czyli dzielimy społeczeństwo na zwolenników dekarbonizacji, czyli przeciwników, czy można powiedzieć, osób, które są za tym, żeby przemysł na świecie jak najmniej emitował gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, czyli żeby odchodzić od paliw kopalnych, które emitują dwutlenek węgla, oraz na osoby, które uważają, że nie warto tego robić z różnych względów. Albo uważają, że nie mamy wpływu na efekt cieplarniany, albo uważają, że nie ma efektu cieplarnianego, albo uważają, że jest efekt cieplarniany. My na ten efekt cieplarniany jako ludzkość mamy wpływ, ale nie powinniśmy się nim przejmować. Bez wnikania, kto do której grupy należy, widać tutaj ostry podział. I te dwa podziały teoretycznie dzieliłyby nam źródła energetyki na dwie grupy, gdyby nie energetyka jądrowa, która wchodzi pomiędzy te podziały i sprawia, że energetyka jądrowa jest w stanie wbić się pomiędzy te podziały i podzielić lewicę. Lewicę, która jako ugrupowanie, przynajmniej lewicę, która jest w formie klubu lewicy w polskim Sejmie, jest podzielona względem energetyki jądrowej od A do Z. To znaczy w lewicy znajdziemy zarówno największych przeciwników energetyki jądrowej, jak i największych zwolenników energetyki jądrowej.
po stronie prawicowej takich aż podziałów nie ma, ale to pokazuje, że ta energetyka jądrowa nie da się wpasować w te podziały polityczne, tak jak robi to węgiel, gaz czy na przykład OZE. Z tego względu, że jeżeli ktoś jest za dekarbonizacją, to powinien być przecież za energetyką jądrową, tak, na rzecz odejścia od węgla, ale z drugiej strony ktoś, kto uważa, że tylko OZE, tylko odnawialne buran może się skończyć, też ze względów politycznych, może być przeciwko węglowi, ale także przeciwko energetyce jądrowej. I te, można powiedzieć, podziały polityczne, argumenty stoją na drodze tego, że niezależnie od opinii publicznej ta energetyka jądrowa jest po prostu w Polsce blokowana. Jest jeszcze trzeci czynnik, taki podział społeczny związany z energetyką, tylko obecnie jest on dużo mniej zauważalny, dużo mniej istotny, całe szczęście. I to jest zasługa przede wszystkim ekspertów, naukowców, także osób, które popularyzują naukę. Tym czynnikiem jest strach. Otóż energetyka jądrowa w Polsce, przynajmniej od czasów PRL-u, lata 90., nie rozwijała się z uwagi na niewiedzę opinii społecznej i strach przed tą energetyką. Niestety duży wpływ na to miała awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu, szereg materiałów. My jako kraj graniczący doświadczyliśmy tego w przestrzeni przynajmniej takiej publicznej i odbiło się to pewną traumą społeczną, jeśli chodzi o podejście do energetyki jądrowej. To znaczy katastrofa, jaka w Czarnobylu miała miejsce, na tyle przestraszyła opinię publiczną w Polsce, że na lata, pomimo innych podziałów politycznych, ograniczyła możliwość rozwoju tej energetyki. Stąd no, problemy inwestycji w Żarnowcu. Ale całe szczęście, tak jak mówię, opinia publiczna się zmienia. To znaczy ten najważniejszy czynnik, jaki był jeszcze 20-30 lat temu, czyli strach przed awarią, przed wybuchem, ma coraz mniejsze znaczenie. Ludzie coraz bardziej się edukują, mają coraz większą wiedzę. Ta energetyka jądrowa na całym świecie się rozwija. Bez awarii, które wpływałyby negatywnie w taki sposób na środowisko, jak miała miejsce awaria w Czarnobylu. I w związku z tym ludzie się coraz mniej tego boją. I to ma mniejsze znaczenie. Ale niestety te podziały ideologiczne na OZE, nie OZE, albo karbonizacja, dekarbonizacja, wpływają na to, że politycy są podzieleni i niestety w każdym ugrupowaniu, które do tej pory rządziło Polską, które to ugrupowanie ma obecnie reprezentację w polskim Sejmie, w każdym z tych ugrupowań występowały takie podziały polityczne na zwolenników, przeciwników, które uniemożliwiały skuteczny rozwój tej energetyki. Mianowicie, mamy teraz lewicę. Gdyby lewica w takiej formie takiego klubu zaczęła rządzić Polską, to nie rozwijałaby energetyki jądrowej. Bo w ramach tego koalicjant Wiosna, która jest w ramach Nowej Lewicy, których jest najwięcej przeciwników energetyki jądrowej, powiedziałaby, weto, nie zgadzamy się i byśmy rozwoju polskiej energetyki nie mieli. Podobnie ma to miejsce w Koalicji Obywatelskiej, gdzie są Zieloni, chociaż tam tendencje się trochę zmieniają, w przeciwieństwie do Zielonych z Niemczech. Podobne tendencje były w PiS-ie, chociaż też zauważamy, że coraz więcej zwolenników jest. I teoretycznie rozpoczął się program budowy czy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce za rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale niestety, czy to przez nieudolność, czy to przez te obawy polityczne, podziały polityczne, niezrozumienie materii, ten program nie miał odpowiedniego priorytetu. Bo oczywiście, jak ktoś przyjdzie do polityka i powie, to jest dobre, róbcie to, to polityk dla świętego spokoju powie, dobra, róbmy, żeby nie mówić, że nie robimy. Ale jeżeli nie będzie miał do tego przekonania politycznego, to nie dociągnie tego do końca. I tak było z energetyką jądrową. Powstała spółka, całkowicie polityczna inicjatywa. Spółka powstała jako przedsięwzięcie spółek Skarbu Państwa i ta spółka miała zajmować się energetyką jądrową. Od, proszę mi poprawić, w 2008 roku ta spółka powstała? Chyba tak. Od 2008 roku w zasadzie można powiedzieć, że do wczoraj praktycznie nic
w zakresie energetyki jądrowej w Polsce się nie zadziało. Nic znaczącego, nic takiego, co można byłoby określić rozpoczęciem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Były różne plany, które się zmieniały. Spółka wydała niesamowite ilości pieniędzy. Prezesi się tej spółki obłowili. Członkowie zarządu również i nic z tego nie było. Były plany co do lokalizacji, były plany co do inwestorów i dopiero teraz, za sprawą, wydaje mi się, problemu politycznego, jakim jest kryzys na rynku energetycznym w Polsce i w całej Europie, wreszcie politycy uznali, że jednak ta energetyka jądrowa powinna mieć wyższy priorytet. Tylko teraz jest już za późno. Mamy 2022 rok i od 14 lat politycy udają, że zajmują się energetyką jądrową. Od 14 lat. I dopiero teraz mamy jakiekolwiek ustalenia, mamy wizyty ministra aktywów państwowych w Stanach Zjednoczonych, mamy rzekomy już wybór i do tych reaktorów SMR, i do większych reaktorów, mamy wybór, że to będzie technologia amerykańska. Bardzo dobrze. Tylko dlaczego nie można było tego zrobić 14 lat temu? Tak? Ja nie wierzę w plany rządu, że to będzie do 2030 zrobione w 8 lat. Tak? To będzie tak jak CPK, wielkie plany, ale będą opóźnienia i podejrzewam, że już dawno ugrupowanie, które teoretycznie za to odpowiada, nie będzie rządziło. A gdyby odpowiedni priorytet nadać w 2008 roku, to dzisiaj moglibyśmy już prawdopodobnie jakiś reaktor, pierwszą elektrownię jądrową otwierać. I na ten kryzys, który też ma przyczyny polityczne, moglibyśmy odpowiedzieć tak, jak odpowiedzieli Francuzi. My mamy energetykę jądrową, nas zawirowania na cenach innych paliw kopalnych, czyli gazu, po prostu nie interesują. Tak jak mówię, temat energetyki, rozwoju energetyki jest tematem bardzo politycznym, ponieważ to politycy mają wpływ na to. Ja bym chciał, żeby decydowali o tym eksperci, którzy przekonają prywatnych inwestorów. Ale niestety system energetyczny w Polsce jest całkowicie polityczny. Już nawet nie chodzi o to, że całą energetyką, prawie całą, jest jedna inna spółka zagraniczna, zajmują się spółki Skarbu Państwa, które są, jak często słyszymy z przekazów medialnych, działają na polecenie polityków. To politycy się chwalą. Rozkazałem Tauronowi zrobić to, PGE zrobić to, Orlenowi zrobić to. To politycy sami mówią, że to oni kierują tymi spółkami, zarządzają. Tak? To już nawet nie chodzi o to. Problem jest także z całą kwestią regulacyjną i całym systemem energetycznym w Europie. Z całym planem polityczno-energetycznym, jaki w Niemczech jest realizowany od wielu lat. Jest to plan polityczno-energetyczny, nazwany Energiewende, które w założeniach ma służyć dekarbonizacji, a paradoksalnie przyczynia się do większej karbonizacji niemieckiej i europejskiej energetyki. W założeniach miało to być rozwój OZE. Tak? Niemieckie firmy rozwijają technologię OZE, rozwijają to w Niemczech, sprzedają za granicę, Niemcy na tym zyskują. Ale pod płaszczykiem Energiewende, zielonej energii, rozwoju OZE jest tak naprawdę rozwój energetyki opartej na paliwie kopalnym, jak jest gaz. To paliwie przede wszystkim importowanym z Rosji. I Niemcy przede wszystkim na tym się skupiali, wiedząc, że samo OZE, takie jak energia słoneczna pochodząca z wiatru, nie może funkcjonować w naszych warunkach. Tak? U nas ani tak dobrze nie wieje, mówię Polska, Niemcy, ani tak dobrze nie świeci. Tak? Świeci to dobrze w Kalifornii. Tam panele słoneczne mogą działać bardzo efektywnie. W Polsce, Niemczech nie aż tak dobrze. I oni dobrze wiedzieli, że nie można oprzeć całości energetyki tylko na OZE, ponieważ te źródła nie są odpowiednio stabilne na potrzeby obywateli. Trzeba będzie je uzupełnić. Rozwiązaniem niemieckim było właśnie w ramach Energiewende, chociaż nieoficjalnie, właśnie energetyka oparta na gazie. I Niemcy stwierdzili, że się tym wyspecjalizują, że będą importować zewsząd gaz, mają świetne warunki, jeśli chodzi o giełdę gazu, bo to nie tak jak w Polsce, tam jest giełda, gdzie z różnych kierunków na giełdę gaz przypływa, oczywiście w formie wirtualnej, tak jak jest giełda energii elektrycznej i na tej giełdzie gaz jest sprzedawany też na różne kierunki, do różnych krajów.
Więc może być tak, że my możemy kupować gaz od Niemiec. Gaz, który przez nas przepłynął z Rosji, tak? Przez rewers jamalski. Były spółki, które się tym zajmowały, póki Prawo i Sprawiedliwość tego procederu nie ukróciło. Oczywiście z niekorzyścią dla cen, dla konsumentów, odbiorców końcowych w Polsce. I właśnie dużym czynnikiem politycznym, który wpływa na blokowanie energetyki jądrowej w Polsce, jest strategia polityczno-energetyczna Niemiec, nazwana Energiewende, której celem jest nie tylko sformatowanie niemieckiej energetyki na OZE plus gaz zarządzane przez Niemcy. Niemcy chcą być takim centralnym hubem gazowym Europy. Importować zewsząd i eksportować i sprzedawać wszystko. Chcą mieć najlepszą infrastrukturę, najlepsze kontrakty, wszystko najlepsze i jeszcze dodatkowo eksportować technologię OZE. I ta idea, strategia polityczna zakłada, by ten model narzucić całej Europie poprzez zielone certyfikaty, poprzez wymuszenia walki z energetyką jądrową. Robią to przez różne organizacje polityczne, które walczą niby o OZE, ale bardziej niż z węglem, czy nie daj Boże gazem, to walczą z energetyką jądrową. Poprzez pokazywanie, patrzcie, my likwidujemy energetykę jądrową, to co jacyś Polacy będą w nią inwestować? No przecież my jesteśmy lepsi, bierzcie z nas przykład. Tak? I niestety to się dzieje od wielu lat.